Witajcie moi kochani. Mąż wrócił, więc zobaczymy, co kupił z listy, której mu zrobiłam. Dwa kupy z różnych sklepów, więc pierwszą rzeczaką złapałam. To lecimy. Pasta sensodyna, nadwrażliwość i dziąsła, spierazdowe dziąsła. Gdzieśmy strasznie wczoraj, zęby myły i jadłam rzodkiewkę zimną i nie bolały, piłam ciepłą herbatę, nie bolały, to prosiłam, żeby mi kupił. Mówiłam, że w Rossmanie weź jakąś na promocji, co są po 13 zł. Przepraszam. Następną rzeczą. U nas w Melisie po 24,50 taka witamina K2 plus D3 2000, żebyśmy się trochę wspadli. Oczywiście nasz standard, czyli najlepszy magnes, jaki istnieje forever. Nie żadne reklamowane, tylko właśnie ten. I rutinoskornik, żebyśmy się troszkę wzmocnili po naszej chorobie. Następną rzeczą, jaką tu mam, nie wziął chusteczek do pupy Wojtka. Zapomniałam na liście odpisać. Następna rzecz, którą mój mąż używa w Rossmanie, Bond, pianka do golenia. Teraz chyba też była nawet na promocji, jak się nie mylę. Nie wiem, czy gdzieś tu rachunek. A tu jest rachunek Rossmana, zaraz wam powiem. 10,49, nie, plus rabat 8,29 za tą piankę. Tak, nie kupił chusteczek dla Wojtka. To nic. Teraz lecimy z Lidlem. Czerwona fasola, mówię, może zrobię, co zrobię, czyli konkarne. Więc tak, mamy czerwoną fasolkę, mamy pomidory w puszce, mamy szantardy ze śmietaną, bo mi się skończyło. A może jakąś zupkę zrobię, albo do czegoś. Wiecie, takie rzeczy muszą być. Kolejna puszeczka fasoli. Krem czekoladowy, nieważny skład, ważny jest smak. Smak jest dobry i tego się trzymajmy. Nasze słynne masło MR. Udało się także mężowi kupić boksik pieluszek dla Wojtka, więc wziął. Dobra, gdzieś tam rzućmy. O! To się mnie męczy. O matko, chyba ciężka się. Ciężka się. No i tak, kawa mi się skończyła. Boże, znowu zapomniałam patrzeć w kamerkę, wybaczcie mi. Moja kawa. Kiść bananów, bo już też nie mamy. Mamy jakieś tylko dwa zdechnięte jabłka i trzy półprzytomne pomarańcze. W Lidlu też jest po 6 zł, jak się nie mylę, klementynki, 1,5 kg, kierunek Hiszpania. Zobaczymy, czy smaczne. Dwie cytrynki, bo już też nam się pokończyły. I kaki. Mam kaki, mam 4 sztuki kaki. I czekajcie, widzę, że mi się woda... Dobra, już mi się zrobiło. 4 sztuki kaki też są w promocji po 99 groszy w Lidlu. Spaghetti carbonale. 2 razy makaron. Taki cienki jajeczny. Może rosołku gotuję. Passata pomidorowa. I co na obiad dzisiaj mamy? Mój mąż znalazł dzisiaj obiad.
pomysł na obiad, krokiety z mięsem, jedne i drugie, krokiety z mięsem, do termin do 13, czyli do piątku. Dzisiaj jemy krokiety z mięsem. Ciekawe, czy pamiętam, żeby jeszcze ma kupić jednego buraczka. Waham się, więc zaraz zobaczymy. O, zapomniałam mu dać na książkę. Teraz mam na dwie. Dwa razy serek półtłusty. Rachunek jest. Dobra, mam baszcz czerwony w torebce, więc już połowa sukcesu jest. I następny. Ser żółty. Dwa razy parówki z szynki. Jakieś frytki, bo mój pierwszy pomysł na obiad dzisiaj był: weź frytki, to zrobię jajko sadzone. Więc mamy frytki. Muszę teraz zrobić miejsce w zamrażalce. Do tego mamy mięso mielone, bo tak jak mówiłam, może chili con carne. Mam 1001 pomysłów, co bym zjadła teraz na obiad. I dwa razy wziął udka z kurczaka. Mam ochotę na rosół. I chyba, no nie, dzisiaj nie będę gotowała, bo zrobię baszczyk czerwony, a nie rosół. I co? Tyle go nie było, a ja w 7 minut obrobiłam się z wskazaniem. To wam pokażę, czy mam piękną siatkę na zakupy. Czyż nie jest piękna? I bardzo pojemna. Więc tak, u nas na obiad dzisiaj jest to, co pokazywałam, ale jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Czy lubicie herbatki herbatki jakie? Takie inne. W sensie takim, że tutaj mi się parzy w dzbanku herbata, zaraz ją wyjmę. Poczekajcie. Dobra. Herbatkę zaraz wyjmę. Wyciągam tą herbatkę. I u nas to jest taka herbatka ostatnio hitem. Sobie wyjmę, że jest wystarczająco ciemna. I do takiej herbatki dodaję przekrojoną na pół, co to jest? Kurkuma, korzeń kurkumy. Taki kawałeczek sobie rzucam. Spory korzeń imbiru, nie obieram. Nie obieram, nie bawię się, po prostu myję, kroję i rzucam. Pięknie pachnie do tego dzbanka. Tu mam takie umyte już pomarańczki, bo już wczoraj robiłam taką herbatkę. Chcę sobie to wyduszę i wrzucę. I tu tak troszkę postoi, pomoczy się. Na końcu, jak już powiedzmy zmniejszy się temperatura tej herbatki, dodaję miód. Sporo łyżkę miodu. Taki miód mam. I jest pyszna herbatka. Jeszcze mówiłam do męża. Przepraszam. Kurczę, strasznie mnie męczy. Jeszcze mówiłam do męża, że fajnie by było mieć taki na zimę dzbanek, który byłby w stanie trzymać temperaturę, żeby to było cały czas ciepłe. I z jakimś zamknięciem, żeby to wszystko nam nie już wpadało do szklanek. Ale powiem wam, że ta herbatka jest genialna, jak dla nas. I Wojtek ją uwielbia i my ją uwielbiamy, więc ona już tu się... brakuje mi słowa. Co ona się tutaj... no wiecie, łączy. Łączą się te smaki, przychodzą te smaki, o właśnie. Więc ona sobie tu stanie z boku i będzie czekała do obiadu na herbatkę. I w takim razie robię baszcz czerwony z torebki, bo nie mam buraczka. Krokiety 2, 4, 5, 10 krokietów na naszą czwórkę. Myślę, że spokojnie starczy. Taki mój dzisiaj obiad. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!